jest to teren, który przyrodniczo ma być zabezpieczony przyrodniczo, jak to odnośnie ptactwa, zwierząt i różnych tych, przyrodniczo, jak można powiedzieć, tą przyrodę, żeby ta przyroda była tak, jak ona w naturze jest. No. Te łąki tutaj. Łąki od Noteci tutaj aż do, tutaj do, gdzie złom jest, nie, to jest Natura 2000. Tam nie wolno ani drzew ścinać, ani tego, ewentualnie łąki to trzeba uprawiać, nie, bo to jest konieczne. Nie? No park krajobrazowy prawdopodobnie. Panie, to są tak jak łąki, lasy, takie tereny, które przebywają ptaszki i gady, no tam wiadomo, że... Tereny, można powiedzieć, ekologiczne powinny być wokół Nakła w Dolinie Noteckiej. Nie wiem, no tutaj bardziej może rzeka albo coś, bardziej tylko rzeki tam, gdzie są te... Typowo co gniazdują ptaki, nie ptaki, takie rzeczy, no to tak, może tak, ale tak to... To jest nad Notecią, tam spływy kajakowe robią, organizują i z Rynarzewa tą, Noteć Rynarzewską do Chobielina, tam jest piknik zawsze i wie pan tam, jest takie... To Natura 2000 jest w ogóle ochrona ptaków i siedlisk. To też, to jest wszystko wspólnie, razem, to jest, wie pan, jakby to powiedzieć, połączone, nie? Przyjemne, spożyteczne. Co to jest Natura 2000? Coś w szkole może mówiła pani Natura 2000? Nie, nie kojarzymy. Bo na przyrodzie coś takiego nic nie było? Jeszcze nie mamy. Rozumiem. Natura 2000 jest taka ochrona ptaków i siedlisk wzdłuż Noteci. Coś chyba kojarzymy? A co? Teren chroniony, Natura 2000 właśnie. Coś... No aż tak za bardzo nie. Natura 2000 to chyba tutaj nasze tereny koło Zanoteckie i ogólnie cała kraina i pałki tutaj. A czy to pomaga, czy przeszkadza, że coś takiego działa? No ci się próbują promować chyba nasz region w koło przez to i żeby tyś turyści czasami się zaczepili, bo wybudowali ładną przystań tutaj u nas i żeby teraz tam jakieś życie tętniło to. Czyli to chodzi o promocję? Podejrzewam, że bardziej o promocję. Co to są tereny Natura 2000? Czy pan się orientuje? Nie, tereny 2000? Natura 2000. No to natura, no to co to może być? No to chyba czyste powietrze, czysta woda. Wzdłuż Noteci i kanału Bydgoskiego macie tereny Natura 2000. To jest ochrona siedlisk i ptaków. Jest. No oczywiście, bo jestem wędkarzem, nie? O. No. To panu przeszkadza, czy pomaga, że coś takiego działa? No pomaga, oczywiście. Niech będą te ptaszki sobie, nie? Powinny być ptaszki, powinny być woda. Teraz jest w ogóle woda jest czysta, bo są oczyszczalnie w Nakle. Jest oczyszczalnia dużo w Nakle. Także, ludzie się skarżą, że nie mogą inwestować, prowadzić działalności jakiejś przez tą Naturę 2000 właśnie. Ale to jest bujda tam. No jak nie mogą inwestować? W czym? A raczej w czym? W czym, że co? Inwestować, co oni chcą? I przeszkadza i pomaga. Dlaczego? No, jeśli chodzi o to, to mogą być większe dopłaty na przykład z Unii, ale też wymaga, aby w odpowiednich okresach kosić, by tych drobnych zwierzątek tam nie. W okresie lęgowym na przykład takie rzeczy. Nie? Gospodarować można, bo łąki uprawiać można, nie? To wszystko eksploatuje się cały czas, nie? Tylko nie wolno tego tam zaniedbywać, nie? Raczej pomaga, bo tu teraz nawet są te kuropatwy się pokazują, bażanty się pokazują, także to jest dobre, to jest bardzo dobre, nie? Ograniczeń to raczej nie powinno być. Na spacery tam takie coś, no to ograniczeń nie powinno być. No a raczej z wypaleniami, no to wiadomo, że tego nie wolno robić, nie? Bo to jednak niszczy naturalne środowisko ptaków i zwierząt, nie?